jak uczyłaś się w takim razie śpiewać, żeby dobrze wypaść? To też droga była przez mękę, ale tylko dla mojej nauczycielki, bo ona po prostu nie umiała mi tego wytłumaczyć, skąd ten dźwięk się wydobywa. No i ona mi mówi, słuchaj, bo tam w brzuchu, musisz z brzucha. Ja mówię, ale gdzie to jest? I ona mówi, tu na dole. Ja mówię, poczekaj, wrócę za 2 dni. Pojechałam na jogę do mojego papa jogina i mówię, posłuchaj, musisz zrobić tak, żebym ja zakwasy dolnej partii brzucha, żebym ja wiedziała, które mięśnie ja mam napiąć, kiedy śpiewam, bo wtedy jak będę miała zakwasy, one mnie będą bolały. Ja będę wiedziała, że to te. I on sprawdził, które to są te ze śpiewaniem i zrobił mi takie zakwasy, że ja już wiedziałam, że żeby wydobyć dźwięk, muszę napiąć te mięśnie, które wtedy mnie bolą. No nauczycielka moja powiedziała, że jestem psycholem, ale że to na maksa zadziałało. To był mój patent na to, żeby się dowiedzieć, skąd wydobywa się dźwięk. W takim razie, co zrobić, żeby czuć te mięśnie, które odpowiadają za ten dźwięk? No słuchaj, no to trzeba po prostu dostać dobry łomot na zajęciach jogowych. No on mi po prostu te dolne partie brzucha tak przeorał, że no nie miałam wątpliwości już, które to są po prostu. Bo nam się wydaje, że my mówimy buzią, że my wydobywamy dźwięk. To mi się też przyda zresztą na przyszłość, żeby nie mówić tak bardzo gardłowo, i żeby nie męczyć strun głosowych, tylko mówić trochę bardziej z wnętrza siebie i to jest lekcja, którą do końca życia będę miała. Poza tym mówiłam zawsze dla żartu, jak ktoś mnie pytał o plany na przyszłość. To ja mówiłam, tam do 40 kucharka, po 40 piosenkarka. Hello. Wszystko przed tobą. No właśnie, ja teraz odpowiedzialność będzie zbiorowa. Szukam zespołu, więc można zrobić jakiś zryw narodowy i po prostu zespół z Ładochą. Może być w kuchni, przy okazji coś ugotuję, no wiadomix. Nazywam się Daria Ładocha, a może raczej Wiedźma w Mask Singer. Opowiedziałam dzisiaj o sobie dużo. Jeżeli macie ochotę posłuchać tej rozmowy, zapraszam Was do subskrybowania kanału Przeambitni. Łapki w górę, komentarze, to wszystko się przyda. A Wiedźma oczywiście wszystko przyjmie na klatę.